sport jest niezwykle ważny. Również jako prezydent miasta od początku wspieram działania związane ze sportem, z kulturą fizyczną. Jak wiemy, sport też wymaga określonych środków na działania, stąd między innymi od 2013 roku, gdzie kwota wsparcia na sport wynosiła 525 tysięcy. Dzisiaj ta kwota wynosi 1 360 000. To 160% więcej środków na sport. Do tego dochodzą oczywiście dodatkowe środki w ramach innych konkursów, w ramach też promocji naszego miasta, więc na przestrzeni tych 10 lat widzimy, że te środki naprawdę z roku na rok wzrastały. W tamtym roku suma środków wynosiła prawie 1,5 miliona złotych. Związane to też było z dodatkowym konkursem i tutaj oczywiście w tym roku w drugiej połowie planujemy też uruchomić jeszcze jeden konkurs, tak żeby ten sport był naprawdę doceniany, bo widzimy, że w dzisiejszych czasach trzeba stawiać na sport, w szczególności sport dzieci i młodzieży. Cieszymy się z sukcesów naszych zawodników, naszych drużyn, ale dla mnie jako prezydenta miasta najważniejsze jest to, żeby dzieci uprawiały sport, żeby biegały po boiskach, po naszych halach sportowych, tak żeby właśnie promować zdrowy styl życia. Pieniądze, które otrzymamy od Urzędu Miasta, zostaną przeznaczone na działalność statutową, a więc na organizację imprez sportowych, na wyjazd na zawody i treningi dla pływaków. W naszym klubie jest obecnie około 200 zawodników, z czego 70 par osób ma licencje pływackie i regularnie startuje w zawodach. Z roku na rok zainteresowanie pływaniem cały czas wzrasta. Generalnie my już w sumie nawet nie mieścimy się na basenie, bo trenujemy na basenie przy szkole numer 10 i już nie mamy gdzie wprowadzać nowych grup, dlatego zamykamy tą grupę 200 osób i raczej na razie nie będziemy powiększać. Dzięki temu będziemy mogli dofinansować zakup niezbędnego sprzętu, żeby dzieci mogły trenować, wyjazd na zawody, organizowanie eventów. Z tych środków właśnie dzięki temu możemy jako klub funkcjonować na terenie miasta. Jako jeden z nielicznych klubów mamy w sportach indywidualnych mamy własną salę sportową wyposażoną i to też w dużej mierze dzięki miastu jesteśmy w stanie ją utrzymać, bo ze samych środków własnych, jakie zbieramy od uczestników, byłoby ciężko, bo to są bardzo wysokie koszty. Dzięki temu jesteśmy w stanie ćwiczyć na wyspecjalizowanych matach. Mamy bardzo dużo różnorakiego sprzętu, który wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić z racji chodzenia między salami, bo nie było tego nawet gdzie gromadzić. Teraz to, co my się głównie nastawiamy na szkolenie dzieci, szczególnie tych najmłodszych, żeby zachęcać ich do sportu, jesteśmy w stanie tych najmłodszych uczestników zachęcić, że sport jest fajny, że sport jest zabawą, a tylko dzięki właśnie fajnemu miejscu, tak żebyśmy możemy mieć dużo przyrządu, przyborów, jesteśmy w stanie to zrobić. Dwa właśnie wyjazdy na zawody, pokazywanie, stawianie pierwszych kroków na macie, pokazywanie tego współzawodnictwa, że sport też jest, oprócz tego, że na sali się fajnie bawimy, to jeszcze jest jakimś tam wyzwaniem, pewnego rodzaju egzaminem naszym, jako wyjście wśród innych uczestników, wśród swoich rówieśników i zmierzenie się głównie ze samym sobą tak naprawdę.